Od czwartku 19 grudnia pływalnia Rawszczyzna będzie zamknięta dla mieszkańców. Przez 4 dni na basenie rywalizować bowiem będą pływacy w ramach ostatnich już w tym roku ogólnopolskich mistrzostw. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje się do przeprowadzenia dużej imprezy o charakterze masowym. Jest to ostatnia impreza pływacka ogólnopolska w tym roku. Druga co do ważności, co do wielkości impreza krajowa. Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców. Mogą to startować zawodnicy już 14-letni i starsi. Zimowe Mistrzostwa Polski organizowane są w Ostrowieckiej Pływalni już po raz drugi. Kibiców czekają prawdziwe sportowe emocje, gdyż w blokach startowych staną najlepsi zawodnicy w kraju. Mamy zgłoszonych do zawodów ponad 500 zawodników z ponad 100 klubów z terenu całej Polski. Największe kluby, jakie powiedziały swój przyjazd, to AZS AWF Katowice, AZS AWF Warszawa, MKEP Szczecin, Polonia Warszawa, Śląsk Wrocław. Zapowiadane są występy, starty zawodników, najlepszych zawodników polskich. W mistrzostwach udział wezmą tacy pływacy jak Aleksandra Urbańczyk, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, czy Paweł Korzeniowski. Silną reprezentację wystawia też klub KSZO Ostrowiec z dużymi nadziejami związanymi z zawodnikami pomarańczowo-czarnych. Pozostałe kluby z województwa również nie zamierzają odpuścić tej imprezy. Zawodnicy reprezentujący KSZO Ostrowiec z Donatą Kiliańską, Sonią Wołoszyn, Sebastianem Książkiem, Jaśkiem Dytkowskim będą również zawodnicy z Korony Kielce, Foki Sandomierz, Unibus Kozłów-Zdrój, Salosu Kielce, Barakudy, Starachowice i Delfina Połaniec. Tak duża impreza sportowa wymaga nie lada przygotowań. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przywiązują dużą wagę do mistrzostw i chcą, aby wszystko przygotowane było jak najlepiej. Dla mieszkańców chcących śledzić na żywo przebieg zawodów, organizatorzy przygotowali ciekawe niespodzianki, które mają dodać mistrzostwom jeszcze większych emocji. Zapraszamy jak najwięcej mieszkańców Ostrowca. Mamy dla kibiców upominki, które będziemy losować w blokach finałowych. Ukoronowaniem tych losowań będą tradycyjnie przewidziane przez nas tablety, które wręczymy najlepszym kibicom, najwytrwalszym kibicom ostatniego czwartego dnia zawodów. Tegoroczne zimowe Mistrzostwa Polski odbywać będą się na odnowionym obiekcie, którego nie będziemy musieli się wstydzić przed zawodnikami z całego kraju. W związku z mistrzostwami pływalnia przygotowywana jest już od dłuższego czasu. Przygotowywaliśmy się na tę imprezę od kilku miesięcy. Prace remontowe, które zostały przeprowadzone, nie wynikały tylko z harmonogramu przygotowania do zawodów, ale z bieżących przeglądów i z bieżącej konserwacji. Staramy się, aby obiekt wyglądał schludnie, żeby był przygotowany dobrze w sensie technicznym. Już dziś wiadomo, że Ostrowiec będzie gospodarzem zimowych Mistrzostw Polski w roku 2014. To jednak odległa przyszłość. Teraz należy skupić się na wspieraniu ostrowieckich pływaków i emocjach związanych z tegorocznymi mistrzostwami.